Zawodnika niebieskiego zapraszam naszego gościa z Litwy, zawodnika klubu Olimpiedic, panie Wierze, Paulius Zydlowska. Paulius Zydlowska z Litwa. Rywalizacja w kategorii juniorów 52 kg, 3 rundy po 2 minuty. Cześć. Co, przyjechałeś? No czekaj, masz bilety, to chyba z góry sobie pomoże. My mamy rząd pierwszy i zeszły. Weź, chyba, no zobacz, ja. Cię, no bilasz mi. Chyba. Wszystkie raz masz, tak? Tak. O, tutaj, pierwszy rząd. Dokładnie się czekaj, zaraz. Ring wolny, starcie pierwsze. Pierwszą walkę w karierze, natomiast reprezentant Polski występuje po raz 16 w ringu. Runda druga.
prawy bezpośredni. Jego prawy już od razu na blok i kontra prawy. Zaczynaj prawy. Fajnie. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Blok i prawo, ale podnieś ręce. Już prawa. Lewo ręko. Lewy cały czas. Możesz lewo. Lewy, lewy i prawy. Już prawy. Już, już. Prawy. Zapaleckim, Najper Łącza, a Pauliusem, Cidra Wskazem, za chwilę poznamy
Leżek sędziowski, natomiast ja chciałbym serdecznie powitać wujka, który jest piątnica, pana Edwarda Ładę. Witam. Podsumowanie punktowe pojedynku, który zakończył się przed momentem. Proszę Państwa, pojedynku juniorów w kategorii 52 kg zmierzyli się Marcin Kapelski, Tiger Łomża i Paulius Sydlauska z Litwa. Jednogłośnie na punkty zwycięża w tej walce Marcin Kapelecki, Tiger Łomża, Polska. Też chwilę, że chwilę. Chciałbym także poinformować, że po zakończeniu pojedynku amatorskich uhonorowani zostaną najlepsi młodzi pięściarze z złotymi rękawicami marszałka.